Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Gościmy tradycyjnie w Borówce u Państwa Tazbirów, ale nietradycyjnie zaczynamy dzisiaj w polu najpierw, nie w tunelu. To jest odmiana Bluecrop. To jest w tej chwili taka faza. I tu na razie fertygacji jeszcze nie było robione, dopiero w tej chwili będzie startowane. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o fertygację, bo na początku zaczynamy zawsze od takiej mieszanki z przewagą fosforu. Mówiłem Państwu już pewnie o tym, może nie na każdym filmie, produkt Moltro polecamy szczególnie tam, gdzie mamy problemy z niewłaściwym pH, to znaczy tam, gdzie pH jest zbyt wysokie, no, z różnych przyczyn, polecamy Moltro. To jest mieszanka różnych związków, również aminokwasów, plus bakterie, które mają za zadanie udostępnić ten fosfor, który w tym momencie jest jeszcze zablokowany, na przykład przez związki wapnia. Więc Moltro będzie działało szybciej niż normalnie nawozy fosforowe, które byśmy podali w fertygacji, bo będzie działało jeszcze w niższych temperaturach. Uwaga! Te bakterie dobrze działają przy pH między 5 a 8,5. Więc jeśli ktoś ma pH na plantacji poniżej 5, to nie ma sensu. Wtedy stosujemy po prostu na początku wegetacji nawozy typowe fosforowe plus witorg i to wystarczy. W przypadku tunelu foliowego odmiana Bluecrop już zaczęła kwitnąć. Natomiast my w tej chwili przejdziemy się do tego, co chyba naszych widzów najbardziej interesuje. Tak, przejdziemy się do tunelu, gdzie jest już w pełni kwitnienia Duke. Kwitnienie rozpoczęło się parę dni po świętach wielkanocnych. Tak się rozpoczęło kwitnienie. Czyli no, w tej chwili jest pełnia. Tak, teraz jest pełnia kwitnienia i tam może opowiemy, co zostało zastosowane do fertygacji, co zostało zastosowane też dolistnie. A ja postaram się jeszcze podpowiedzieć, co w przyszłości zaraz będzie. No ale przejdźmy tam. Proszę Państwa, przyszliśmy do tunelu foliowego. Przy okazji kolega Marcin jeszcze do nas dołączył. Witam serdecznie. Mamy Duke'a, który już nam tutaj kwitnie. Dolistnie był stosowany Algaren. Tak. Ile razy? No jesteśmy już tu teraz po dwóch zabiegach. Drugi zabieg był połączony z grzybówką. To jeśli chodzi o dokarmianie dolistne. Przy kwitnieniu ja wychodzę z założenia, nie kombinuję. Jest to tak newralgiczny moment, że ten Algaren jest w zupełności wystarczający. No oczywiście trzeba obserwować pogodę, bo to też przy przymrozkach można go zastosować przed przymrozkami. Ile dziś rano było? No właśnie. Tutaj akurat mój komputer nie wysłał mi SMS-a z jakąś tam uwagą, że jest niska temperatura, natomiast na polu było minus 3. Było minus 3. Był to krótki przymrozek. Zaczęło się gdzieś tak o pierwszej, może drugiej w nocy i trwał do pierwszych chwil, kiedy pojawiło się słońce. No ale tak jak mówię, tutaj w tunelu z mojego doświadczenia już wiem, że przy takich przymrozkach nie muszę tutaj, że tak powiem, stosować jakichkolwiek zabiegów. Nie muszę się przejmować. To jest pomieszczenie zamknięte. Troszeczkę się zrobiło teraz głośniej, bo deszcz zaczął padać. Tak, deszcz zaczął padać. Zimno jest. Nie dość, że zimno na zewnątrz, niska temperatura, to jeszcze mokro się zrobiło. Dokładnie. Jeszcze wiatr. No i jest, dzisiaj nam jest dużo zimniej niż poprzednim razem, jak tu byliśmy. No dzisiaj jesteśmy w kamizelkach, są pootwierane bramy, bo rano była zupełnie inna pogoda. Właściwie godzinę temu była zupełnie inna pogoda. Niedługo będą bramy domknięte od strony północnej, na pewno zrobi się troszeczkę cieplej i wtedy też zapylacze, które są tutaj rozstawione, czy też dzikie, one zaczną bardziej nam penetrować, że tak powiem, te kwiaty, chociaż tak jak tutaj widać, jednak fruwają. Tak. Dobrze, więc dolistnie na razie tylko Algaren, bo tak jak pan Artur powiedział, nie ma sensu w czasie kwitnienia wchodzić z czymkolwiek innym, to jest absolutnie wystarczające. No chyba że się trafiają rzeczywiście jakieś anomalia, jeśli to jest w odkrytym gruncie, no to wtedy robimy zabiegi przed przymrozkami. Ale co jeszcze było zrobione, proszę powiedzieć, w fertygacji? Jeśli chodzi o fertygację, zaczęliśmy od PKCitu, czyli łatwa... Fosfor, potas, kwas. Dokładnie. No i oczywiście zastosowałem też w tym roku tutaj Moltro, no ale to było dużo wcześniej, natomiast teraz od momentu kwitnienia poszły też już 2 dawki Algarenu. Algaren żyłe. Tak. Bez witorga dodatkowego, ponieważ wiadomo, że w tunelu bardzo silnie rośnie zazwyczaj borówka, więc nie chcemy jej nadmiernie prowokować do wzrostu wegetatywnego. A to teraz wykorzystując, że mamy Marcina. Marcin, co fertygację w czasie kwitnienia byś polecił? To co było już dane, czyli Algaren, PKCit, to są bardzo dobre rozwiązania, zwłaszcza dla borówki, bo one ze strony nawozów zakwaszających dają nam odpowiednie środowisko, żeby system korzeniowy mógł prawidłowo funkcjonować i pobierać składniki pokarmowe. Algaren dodatkowo potęguje funkcję pobierania składników pokarmowych przez rośliny. Okres kwitnienia, tak jak pan Artur powiedział, jest to okres bardzo newralgiczny i tutaj można podejść dwutorowo. Można zastosować nawozy zakwaszające kalfon. Na początek może być to skład 14, 11, 22. Pamiętajmy, że mamy też tam mikroelementy i wapń, co też będzie fajnie wpływało na przyszłą jakość owoców, zwłaszcza mówię tu pod kątem wapnia. Również mogą być nawozy NPK z magnezem i z mikroelementami, na przykład Greenplant 20-20-20. To jest to, co można w tym czasie zastosować. Dajmy spokojnie tym roślinom kwitnąć. Mają zabezpieczenie tutaj, jeżeli chodzi o dostarczanie fosforu, czyli energii do prawidłowego kwitnienia. Natomiast gdy już będą zawiązki owoców, wtedy te nawozy możemy zmienić na bardziej potasowe. No dobrze, to ja teraz jeszcze zwrócę uwagę na jeden element. Jeśli dajemy do fertygacji kalfony, to do fertygacji trzeba dodawać wtedy mniej kwasów. Jeśli dodajemy NPK na przykład 20-20-20, do tego kwasu azotowego na pewno trzeba będzie podać więcej. Jeszcze jedno. Z kwasem azotowym nie dodajmy go na oko, tylko zawsze opierajmy o analizę wody, bo woda w jednym miejscu nie jest równa wodzie przykładowo w centrum kraju. Ilość jonów HCO3- zawsze będzie nam warunkowała ilość dodanego kwasu. Im tych jonów jest więcej, tym musimy dodać więcej kwasu azotowego, aby uzyskać odpowiednie pH, co jest bardzo istotne w uprawie borówki wysokiej. Proszę Państwa, na sam koniec chciałem jeszcze zaanonsować produkt Polichron. Będziemy o nim jeszcze mówili dokładniej z doktorem Wojciechowskim w Sadach i Polemikach. W przypadku borówki, szczególnie tam, gdzie jest odmiana Draper, żeby zapobiegać guzowatości pędów i korzeni. Ale o tym jeszcze gdzieś w następnym filmie. Zapraszamy do następnych odcinków. Zapraszamy. Dziękujemy.